Mariusz Jejebak. Po twoim ostatnim filmie nikt się nie powinien zdziwić, jeżeli Mariusz Jejebak dostanie od kogoś w mordę. A dlaczego tak się stać, się może stać? A dlatego, bo Mariusz powiedział, że ludzie tacy normalni, pospolici, to są karaluchy i są niczym. To jest nieprawda. Ludzie normalnie funkcjonujący, pracujący, nie są karaluchami, tylko mają swoją godność. Ale Mariusz, przeciwnie, ten usługodawca, który jest pracownikiem serwisu, prędzej on może figurować jako taki karaluch, ponieważ on jest na zawołanie klienta. To on jest właśnie tym, który spełnia życzenia klienta, usługobiorcy i wszystko robi, żeby jego zadowolić dla osiągnięcia zysku finansowego. Czyli wije się jak taki karaluch tylko po to, żeby dostać pieniążek, żeby przeżyć. Dlatego Mariusz, uważaj na siebie, bo podejrzewam, że masa ludzi jest na ciebie zła. Że dużo ludzi chciałoby ci dać w mordę po tym, co ostatnio powiedziałeś i nie tylko. Nie powinieneś poniżać innych ludzi tylko dlatego, żeby skompensować swoje poczucie niskiej wartości. Bo może się to dla ciebie źle skończyć.